Ekoferie. Pod takim hasłem w tym roku przebiegać będą zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną dla małych czytelników w okresie ferii zimowych. Biblioteka Publiczna w Sędziszowie Małopolskim nie zapomina o swoich najmłodszych czytelnikach i na czas ferii zimowych organizuje ciekawe, kreatywne zajęcia związane zarówno z literaturą, zdolnościami artystycznymi, jak i edukacją ekologiczną. W tym roku ekologia będzie królować w naszej bibliotece w Sędziszowie Małopolskim w oddziale dla dzieci. Będziemy się starać dzieciom wpoić wartości związane z ekologicznym życiem. Podczas każdego spotkania, a będzie tych spotkań 4, będziemy wygłaszać krótkie pogadanki, a także będziemy się bawić dziećmi, bo nic tak nie uczy, jak właśnie przez nauka przez zabawę. Edukacja ekologiczna jest bardzo ważna i powinna pojawiać się w życiu dzieci jak najwcześniej. Wszelkie zachowania proekologiczne mają ogromne znaczenie dla dobra całej planety. Biblioteka Publiczna poprzez zabawę postara się zachęcić małych czytelników do tego, aby ekologia i dbałość o środowisko naturalne odgrywały w ich życiu istotną rolę. Podczas pierwszego spotkania będziemy czytać książkę za pomocą teatrzyku Kamishibai Na tropie śmieciowego potwora. Następnie mamy takie bardzo ciekawe opowiadania Muszelka, opowiadania ekologiczne. Ciekawostką jest to, że tą książkę napisała była pani dyrektor naszego przedszkola imienia Korczaka, pani Władysława Włodyka. I odszukaliśmy tą książkę i właściwie to dzięki niej podjęliśmy taki temat. Więc pierwsze spotkanie to będzie wspólne pisanie bajki ekologicznej. Następnie będziemy promować zachowania ekologiczne. Mamy bardzo ciekawe gry, książki tematyczne. I na tej podstawie dzieci wspólnie powiedzą nam, jak żyć, żeby żyć ekologicznie. W kolejnym, trzecim dniu będziemy robić ekoprezent dla przyjaciela. Będziemy korzystać z surowców wtórnych, na przykład z wytłaczanki po jajkach, czy też zakrętki, kubeczki, folia bąbelkowa. I czwarty dzień, czyli 6 lutego, to będzie taki ekobal, czyli będziemy dzieciom podpowiadać, w jaki sposób mogą robić stroje ekologiczne z tych materiałów, które już posiadają, oprócz tego z tak zwanych śmieci. No i przede wszystkim będziemy uczyć, jak należy prawidłowo segregować śmieci już z uwzględnieniem tych wszystkich pojemników i z tych te trudniejsze rzeczy, dorośli też mają z tym problemy. No i mamy bardzo ciekawe materiały edukacyjne i podczas wszystkich zajęć będziemy je wykorzystywać. Zajęcia podczas ferii zimowych organizowane będą również w filiach Biblioteki Publicznej. Będą tam zajęcia związane z karnawałem, z zimą, także z postaciami literackimi, książkowymi jak Franklin czy detektyw Kazdepkę. I zachęcamy, żeby wejść na naszą stronę internetową biblioteki i zapoznać się z tym programem i skorzystać z bogatej oferty naszej biblioteki. Zajęcia w Bibliotece Publicznej w Sędziszowie Małopolskim zaplanowano na 29 i 30 stycznia oraz 5 i 6 lutego w godzinach od 12 do 13.30. Szczegóły dostępne są na plakacie umieszczonym na stronie pod adresem www.biblioteka.mgoks.pl.